Oglądaj Bluey w Disney Junior. O, Bingo, chyba idzie gość. To ja będę szaloną podusią. Nie, ty jesteś szaloną pomocniczką. A. Dzień dobry. To musisz nacisnąć dzwonek. A, no dobra. Dzień. A, pozwolę sobie przyciszyć ten dzwoneczek. Zrobione. Sprawdźmy, jak brzmi teraz. Dzień. No i pięknie. Dzień dobry, jak pan się ma, bo my dobrze. I ja również. Czy macie wolne pokoje? O tak, znajdzie się wolny. Ale z telewizorem? Ma się rozumieć. Tędy proszę. Dziękuję. Bingo, zanieś mu walizkę. Nie, mam na imię Gąbka Trąbka. A no tak, zanieś mu walizkę, Gąbko Trąbko. Ja mam bardzo ważną sprawę do załatwienia z samego rana, więc bardzo bym prosił, aby nikt mi w tym nie przeszkadzał. O, nie będziemy. Mamy taki piękny pokój. Jest w nim królisiowa lampka nocna oraz zabawki. Podziękuję. I mamy też taki pokój. Coś za dużo tu komputerów, a za mało łóżek. Mamy też taki mały. Ej, jak tak można? Ten też nie. Brzydko tu pachnie. A ten jest nasz największy. Jest w nim łóżko i telewizor. A, i jedna pani, która się kąpie. Pasuje panu? Tu jest całkiem miło. Dobranoc. Ta poduszka jest niewygodna. Jest wygodna. A, no dobra. Siap, siap, siap. Dzika pomocniczko. No dobrze, do zobaczenia jutro rano. Tak, przypominam, że nie chcę się z nikim widzieć do tego czasu. Tak, pamiętam. Moja pomocniczka nie będzie wariowała. No ja myślę, że nie będzie. Siap! Ja sprzątać pokój teraz! Co? Siap, 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 siap! Siap, siap, siap! Och, Gąbko Trąbko! Ja najmocniej pana za nią przepraszam! To chyba jakieś żarty! Rano mam bardzo ważne spotkanie biznesowe! Chce pan szaloną podusię? Nie, na pewno nie chcę! Tak okropnie jest mi wstyd! Zapewniam, że to się nie powtórzy! Bardzo proszę, by pani o to zadbała! Śniadanie! Co? Jak to? Komu bekon? Przecież mamy sam środek nocy. Komu nocny bekon? Gąbko Trąbko! Tak bardzo pana przepraszam. To już się nie powtórzy. Siap, siap! Cóż, ten nocny bekon mnie troszeczkę zaintrygował. Chcesz obejrzeć więcej? Stuknij w ekran, a swoje ulubione seriale znajdziesz w Disney Junior.